I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Rise of the Tomb Raider. Jestem trochę zdyszana, bo się spieszyłam, żeby powiesić pranie. Bo jeszcze potem mam inne rzeczy do zrobienia i tak lawiruję pomiędzy obowiązkami a nagrywaniem. Dobrze, jesteśmy w nowym miejscu, w podtopionych archiwach. I mamy dokument. Croft continues to create difficulties for us. She's rallied the valley people from their squalid huts and helped lead them to a series of victories. I wish I could make her understand just how wrong she is, how misguided her ideas of morality are. The world is too flawed for stopgaps. A lone hero cannot rescue it. The idea of revealing the divine source to the world would be laughable if it wasn't so dangerous. Did I think she could be turned to Trinity's side before? Yes. But not anymore. We were close, she and I. There is a bond there, but I think now there is no other choice. She must be broken. And I know she can be broken. I've broken stronger than her. Fragment dziennika Anny: nie próbuje już przeciągnąć mnie na swoją stronę. Teraz sądzi, że może mnie złamać. Próbuj śmiało, Anno. Będę czekać. No, ale fakt jest taki, że jeżeli Lara by chciała jakby udostępnić boskie źródło światu, no to nie sądzę, żeby to się dobrze skończyło. By niektóre rzeczy powinny zostać w ukryciu. Dobrze, bo tu jest jakieś... Ale to jest, ja stąd spadłam, prawda? Tam się nie da nigdzie dojść. A nie, są tu jakieś... Ale to są roślinki. Chociaż w sumie zebrałam to. Mimo, że wcześniej miałam pełno. Wow. Dobra, nie sądzę, żeby tam dało się gdzieś chyba iść dalej. Za bardzo. Pójdziemy tędy. That's it. It has to be. No, idziemy po Atlas. Czy jest tu coś jeszcze? Na razie nie. I'm ahead of Anna now, but I don't know what I've gotten myself into here. Something else dwells in the darkness of this place. But I've got to continue. I've come too far. Anna thinks she knows me. And maybe she does on some level, but she doesn't know everything. And as long as she continues to underestimate me, I might still have the upper hand. Okay. Dobrze, zobaczymy, czy możemy coś rozwinąć w końcu. To bym chciała, ale nie. Brakuje mi tych głupich skór. no cóż. Dobra, a możemy pozyskiwać więcej rzeczy, na przykład ze zwierząt? Czy ja już to mam? Bo ja już sama nie wiem, co ja tu wzięłam. Zwiększenie ilości surowców sztucznych pozyskiwanych ze źródeł. Nie wiem, co to jest. Pochodzenia naturalnego. No bo w sumie tu nic innego za bardzo już nie chcę chyba. Nie wiem. To bym mogła wziąć, ale nie wiem, czy ja te wyzwania w ogóle będę robić w tej grze. A dobra, weźmy to jeszcze. Co ja tu jeszcze mam do ulepszeń? Hmm.
A, bo to jest księżycowy cień. Coś do łuku. Stabilizator. Nie, już nie chcę wykorzystywać tych skór, kurczę. Aczkolwiek pewnie nie uda mi się już za wiele rozwinąć do końca gry. Chociaż niby mam jakieś 40%, więc to nie jest jeszcze... Jakby jest jeszcze kawałek. Ale nie wiem, czy z głównej fabuły. Prophet's deathless army, armed with Greek fire. They were unstoppable. Ale coś tu jeszcze nie. Okej, pełno trupków. That smell. No, jesteś w grobowcu. Burned alive. O matko. Okej. No cóż, ja bym się zastanowiła dwa razy, zanim bym tam wlazła. Możesz tu zobaczyć przez okienko? A nie. Those vessels are still full. If I could ignite them. No. Jak zwykle Lara przychodzi, rozwala wszystko. Wszystko płonie. Some believe the prophet to be God's son risen, but he makes no such claims. Some praise his actions as miracles, but he rejects such attributions. In his humility, his followers see the truth of his message. We see the change coming. I have shed the trappings of my station and now devote myself fully to the prophet. I spread his word, recruiting others of my station to the cause. But this has enraged the elite and brought the full attention of the church in the West. Pierwszy apostoł porzucił odziedziczony po rodzinie majątek, aby podążać w ślad proroka, nawet gdy liczba jego wrogów rosła. No cóż. O, stracił głowę. Niestety. Okej. Okay. Czy ja mam to strzelać? Czy na razie odpuścić? Chyba może na razie odpuścić. Mam wrażenie, że zaraz zrobi się tu nieciekawie. Nie słyszę jakieś nietoperze w ogóle. No, to wygląda na arenę. Czekaj, zanim pójdziemy tam, to pójdziemy tu. Tu jest coś do zebrania, kobito. O Jezus. To się źle skończy. Kabum. Trinity, they're here. Target acquired. Engage. The other fire teams aren't in position. I clear the gate. Roger that. Moving into position. Co to jest? Jakaś smokowa bomba. Light it. Go.
Okej. Ja nic nie widzę, co tam się dzieje. Okej, ja myślałam, że jacyś fantastyczni wrogowie przyjdą. Ale chyba na razie nie. Nie chcę tego. Dobra, dajcie mi wszystko, co macie najlepsze. Myślę, że tam są jeszcze. Tutaj, a z tej drugiej strony to pełno było tych wybuchowych, a się szykowała jakaś super walka, to parę ludzi na krzyż. Oho. Reported multiple contacts. We're on our own until they break through. No time. Croft has the package. We can't lose her. Tut cię zaraz wybuch. Incoming. We're under attack. Albo i nie. Roger that. I'm under fire. Man down. No, myślałam, że to beczka. Gosh. Nasz, gin. Nie, to się rozwala. Nie mogę tu stać, bo to jest beczka. Ja też mam takie piu, piu, piu. I co ty na to powiesz? Moje piu-piu jest lepsze niż twoje. Oho. Znowu się tam ktoś przebije. Jezus. Jezus, ja tu nic nie widzę! Co się dzieje z tym ekranem? Nie! Matko. No i po coś wylatywał. Dobra, tego zebrałam. Tego nie zebrałam. Okej. Ten obraz jest o wiele lepszy niż ten. W tym to kompletnie nic nie widzę. Tu coś może być. Albo oni tu wchodzili. W sumie na drugą stronę też można przejść. Myślałam, że tu jakiś dokument jest, czy coś. Może z drugiej strony coś będzie. Lipa. To tylko roślinka. Bez sensu. Puszczam, że jak to rozwalę, to też mi to nic nie... No ej!
Mogłabyś wejść tam normalnie? Najgorsze, że kamera się zawsze zmienia, jak ona tak w ten sposób wisi. I nie da się wrócić za bardzo. Dobra. Nic tu nie ma. Zawiodłam się. Ciemna woda. Wyjdź z archiwów z Atlasem. Sofa. This whole place could go up. Got to hurry. Ciemnie, dobrze. O nie. Podpalili mi wszystko. Jak tu się nurkuje? A, prawy przycisk. Łomatko. Wszystko tu się pali. Nie wiem, gdzie mam wyjść. Nie. Nie. Ja myślę, że to dopiero początek, stary. Jezus, jeszcze mnie przygniótł. Aparat oddechowy, nice. Się nie dowiemy, co tam ich zabija. To jest w sumie fajne, że przez chwilę jeszcze nie wiemy, co się dzieje. Okay, I think I see my exit. The statue's unstable. Looks like I'll have to use the Greek fire. Oho. No, beczki są. Mogę je wybuchnąć? To coś pomaga. No, coś tam pomaga. Muszę więcej beczek. Muszę więcej beczek. Ho. To jest duża lokacja. Nie wiem, czy dam radę dzisiaj całą zrobić. Tam jest obóz. Magazyn ognia greckiego. Tam się ktoś leje jeszcze. dobra, to będzie to samo. Tylko tyle, żeby mi zapisało grę. O, tu się coś świeciło. Tu są jakieś dokumenty. Teoretycznie coś tu powinno być, bo no trochę tych rzeczy jeszcze mamy do znalezienia. Zaraz zobaczymy. Pełno szczurów tu lata jakiś. Dobra. Ło. Strzał chyba też już nie mogę wziąć. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them.
Dobra, przeciwników chyba więcej nie ma, ale ja pitole, ile tu jest oazus, ile tu jest miejsc do zwiedzania. Masakra. Już nie pamiętam kompletnie, co tu się robiło. Sulfur. This must have been where they prepared the raw ingredients for Greek fire. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Jakby na górze coś było. No, teraz strzały mogę zebrać. Jest drabinka. Dobra, chodźmy tą drabinką. Nie wiem, dokąd idę i co ja robię. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Kunik. Cześć, kunik. O, masz pieniądze. Dobry kunik. Tak, wiem, Laro. Chill out. Ja pierdzielę, już nie wiem, gdzie ja jestem. Ale znalazłam jakąś mapę, dokument. Mam mapę. Dobra, odkryło mi tajemnicze dokumenty i artefakty. Po jednej i po drugiej stronie są. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Już nie wiem, bo mogę iść tam. Mogę się cofnąć. Też mogę. O matko. A ja gdzieś ten artefakt tu po drodze pominęłam chyba. Bo ja w tego kunia weszłam. Nie, on tu nie jest na dole. Raczej. Tamtą stronę też nie. Dobra, może zrobimy tak. Ja sobie go kliknę, żeby zobaczyć, gdzie on jest. On jest gdzieś tam daleko. Dobra, na razie to zostawmy może. Gdzie ja jestem? O, tam jest ten... Tu jest jakiś arte... Aha. To było do pułapek? Ja mogę to wybuchnąć? Co to jest? Aha, dobra. Czyli do pułapek, ale nie można było tego zlikwidować. Standard of the Prophet's army. This would have been mounted above a flag and carried by a standard bearer. Uroczy. Dobra, czyli to był ten artefakt. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Dobra, musimy to rozwalić. I gdzie jesteśmy? Jezus, nie wiem. Got to find a Greek fire vessel first. Gdzieś tu powinnam była się znaleźć, bo mamy tu znacznik, ale... O matko. Ja bym chciała jeszcze do tego sklepu się kiedyś wybrać, ale na razie to trochę kręcimy się w kółko. The church in the west has sent their messengers. Self-proclaimed soldiers of God, the knights of the Order of Trinity. They have come to silence the prophet, to quell his blasphemy and eradicate our movement. But it is too late now. We will not be silenced. Violence erupts in the forum on a daily basis.
The Prophet knows that we cannot stand against them, so we must leave Constantinople. We will go to the desert to build anew and continue the Prophet's work. Pierwszy apostoł był gotów opuścić ojczyznę i pójść za prorokiem po same granice cesarstwa. Aha. Okej. Okay. Można coś podpalić, ale to ma jakiś sens. Może tylko do walki. Ja pierdziu, nie wiem gdzie ja jestem, co ja robię. Tam też są pieniądze na środku. No tu powinny te beczki chyba spłynąć, żebyśmy mieli szansę to wybuchnąć. Tu też jest jakiś ten... Aha, i tu wracamy do naszego obozu. Oh my gosh. To powinnam rozwalić. Chyba. Ale jak? Dobra, tu wypuszczamy beczkę. W sumie to nie chciałam jej przesuwać. No dobra, ale rozwaliła się. Dobra, rozwaliła się. Płynie beczka. Płynie beczka, beczunia. Aha, i powinnam iść tamtędy i ją pociągnąć. Dobra. Tylko nie wiem, czy jest sens ją tu wiązywać. Czy tam już chyba nie ma żadnych niebezpieczeństw? Chyba może zapłynąć. F. Płyń, beczunio, płyń! Bądź wolna. Aha, zdobyłam punkt umiejętności. Fajnie, tylko beczka mi utknęła. O, dobra. Poszła. Jestem ciekawa, czy jedna wystarczy w ogóle, żeby zniszczyć tą podporę. Czy muszę mieć więcej? Okej, okay. Chyba jest dobrze. Nie chcę tam wpadać do tej wody, więc pójdziemy może tędy. I wrócimy do obozu. Tym bardziej, że powinnam niestety już kończyć. Ten odcinek najwyżej będzie troszkę krótszy. Dobrze, z tej strony chyba zebrałam wszystko, więc z tamtej strony został mi artefakt i dokument. Pewnie w taki sam sposób ułożone mniej więcej jak tam. To wygląda jak jakby takie lustrzane odbicie. Są tylko dwa artefakty, 5 dokumentów, 3 freski, 3 zestawy. I jeszcze skrzynie z monetami. No, ale w sumie to... nie widzę tu żadnego monolitu też. Może potem z czasem po siebie jakiś pojawi. Dobra, czyli będziemy musieli iść po prostu na tamtą stronę. Mam nadzieję, że będę pamiętać na następny raz.
Jeszcze punkt umiejętności, Boziu. Ja już nie wiem naprawdę, w co mam iść. Dobra, zbieraj te rzeczy przetrwania. Nie wiem. Tak, nie mam na to miejsca. Dobrze. Niech się zapisze i będziemy kończyć i w kolejnym odcinku zrobimy sobie tą zagadkę jakby do końca. Chociaż trudno to nazwać zagadką za bardzo, bo nie wymaga to jakiegoś myślenia dużego. No ale zrobimy sobie to pomieszczenie. W ogóle to miejsce jest bardzo ładne. Bardzo ładnie zaprojektowane. Tylko mam wrażenie, że nie wiem, wiele czasu tu nie spędzimy. Bo ta pierwsza część poszła dosyć sprawnie. Chociaż może ta druga będzie bardziej skomplikowana. No, zobaczymy. Już nie pamiętam tego kompletnie. Także no, jestem ciekawa, kiedy w końcu spotkamy tych cosiów, którzy są bardziej nadprzyrodzeni i będą sprawiać większe problemy. No nic. W każdym razie to wszystko ode mnie. Dzięki bardzo za obejrzenie i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.